Cześć! Na komfort grania, oglądania filmów i pracy za biurkiem wpływa wiele rzeczy, ale jedną z najważniejszych jest fotel. Siedzimy na nim przez wiele godzin dziennie, więc po prostu musi być wygodny i solidny. A jeśli oprócz tego będzie ładny i dobrze wyceniony, to już można poważnie zastanawiać się nad zakupem. Oto cztery fotele gamingowe California Access, które spełniają wszystkie te założenia. Zapraszam do szybkiej recenzji. Po pierwsze, chcę podkreślić, że są to fotele w rozmiarze XL, czyli duże i szerokie. Siedzisko oraz rozstaw podłokietników zostały optymalnie dopasowane dla osoby dorosłej. Główna część siedziska ma szerokość 37 cm, ale podparcia boczne rozchodzą się dość łagodnie, więc realnie mamy prawie 40 cm płaskiego miejsca do siedzenia. Z kolei długość siedziska to około 50 cm. Po drugie, siedzisko oraz oparcie nie zostały wykonane ze zwykłej gąbki, lecz z pianki z efektem pamięci. Dzięki temu po dłuższym czasie lepiej dopasowują się do kształtów użytkownika, zapewniając lepszy komfort. Warto zwrócić uwagę na różne rodzaje tapicerki. Dwa fotele mają pokrycie płócienne, a dwa używają ekoskóry. Płócienne modele to California Access Apache oraz California Access Office, natomiast modele skórzane to Spartan oraz Samurai. Wybór tapicerki to nie tylko kwestia wyglądu, ale też właściwości użytkowych. Fotele płócienne lepiej oddychają, więc skóra mniej się poci, szczególnie w upalne dni. Natomiast fotele skórzane są łatwiejsze w utrzymaniu czystości. Jeśli coś na nie wylejemy, to wystarczy przetrzeć mokrą ściereczką i po kłopocie. Muszę przyznać, że kraciaste przeszycia na fotelu skórzanym Samurai wyglądają po prostu świetnie. To chyba mój ulubiony z czterech foteli. Jednak osobom mieszkającym z kotami polecam bardziej tapicerkę płócienną, bo sam wiem, co one potrafią zrobić ze skórzanymi meblami. Na szczęście w gamie foteli California Access znajdziemy obie te opcje. Skórzaną i płócienną. Podłokietniki są regulowane w pionie w zakresie 7 cm. To w zupełności wystarczy zarówno dla niskich, jak i wysokich osób. Ponadto są one obracane tak, aby można było lepiej ułożyć ręce w czasie pisania na klawiaturze. Mogłyby być trochę bardziej miękkie, ale fotele są dostępne w atrakcyjnej cenie około 650 zł, więc nie możemy oczekiwać wszystkiego. Oparcie ma około 82 cm wysokości i można na nie nałożyć dwie dodatkowe poduszki. Jedną pod głowę i drugą pod plecy, na wysokości lędźwi. Część osób lubi z nich korzystać, ale w razie potrzeby można je bardzo łatwo i szybko odpiąć. Regulację fotela umieszczono z prawej strony w łatwo dostępnym miejscu. Oparcie można mocno pochylić do pozycji niemal leżącej, a wysokość fotela ustawimy w zakresie około 10 cm. Udźwig prezentowanych foteli California Access to 150 kg, więc utrzymają zdecydowaną większość osób. Wszystkie podstawy mają 5 solidnych gumowych kółek, można jednak dostrzec różnicę w kształcie i wykończeniu. 3 są matowe i plastikowe z karbowanymi elementami, zmniejszającymi ryzyko ześlizgnięcia się stopy, a jeden fotel Samurai ma metalową, błyszczącą podstawę. Podsumowując, wszystkie cztery fotele California Access są wygodne, solidne, mają odpowiedni zakres regulacji i wyglądają atrakcyjnie. Wśród nich znajdziemy zarówno modele płócienne, jak i pokryte ekoskórą. Są to fotele gamingowe, czyli dla graczy, ale w pełni nadają się też do pracy biurowej. Przedział cenowy to około 650-690 zł, więc relacja ceny do jakości jest dobra. Na koniec warto wspomnieć o promocji. Przy zakupie dowolnego z tych foteli możecie za 1 złotówkę dostać bardzo dużą podkładkę pod myszkę California Access Kaiten CA1818 o szerokości aż 78 cm z podświetlaniem RGB na krawędziach oraz z wbudowaną ładowarką indukcyjną w standardzie Qi. Aby skorzystać z promocji, należy produkt dodać do koszyka. Promocja obowiązuje do 15 czerwca 2022 lub do wyczerpania zapasów. Daj znać w komentarzach, jaka jest Twoja opinia o tych fotelach California Access i jeśli chcesz, zostaw łapkę w górę i suba. Tymczasem do zobaczenia.